Cześć widzowie, jako że dzisiejszy film montuje Mati montażysta. No siema. To chciałbym, żeby ten wstęp był najdynamiczniejszym wstępem, jaki kiedykolwiek powstał na moim kanale. Nie, znowu się zaczyna. Piotrek, jaki chcesz montaż? Dzień dobry! Witam was widzowie w kolejnym odcinku Pielęgniarek. Co za radość, co za strach, bo nie wiemy co nas czeka. Może to będzie dobry odcinek, a może będzie to najgorszy odcinek. Jedno jest pewne, czekają nas pielęgniarki, ale mimo swoich kompetencji na pewno nie wyleczą naszej psychiki po paradokumentach. Mało tego, ale te pielęgniarki wręcz sprawią, że będziemy jeszcze bardziej chorzy. Ale mam na to antidotum. Odkryłem tajemnicę, w jaki sposób powstrzymać klątwę złej psychiki po paradokumentach. Wystarczy zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. I słyszałem też, że czasami jak biją dzwony, to też jest lepiej. No i oczywiście komentarz, ale z tym się powstrzymajcie, bo dzisiaj będzie słówko w środku odcinka. Także pilnujcie, nie oszukujcie, nie zjeżdżajcie teraz do komentarzy sprawdzić, jakie było słówko w środku odcinka, nie? Oglądaj do końca, zobaczysz, w którym momencie będzie słówko w środku odcinka i wtedy napiszesz te słówko w środku odcinka. No, to zbijamy piątkę i lecimy do odcinka. Zapraszam na pielęgniarki. To był tak dynamiczny wstęp, że nawet ja się trochę zmęczyłem. Nie, nie widać po mnie? To, czuć na pewno. Wczesnym popołudniem do szpitala przyjeżdża Krzysztof Nawrocki. Towarzyszy mu żona Weronika. Mężczyzna doznał nietypowego, acz bardzo bolesnego urazu. Nietypowy i bardzo bolesny uraz o nazwie: zawsze jak jadę autem, to siedzę bokiem. Inaczej nie da się wytłumaczyć tego, że ona prowadzi auto, a on siedzi tak. Ja wam pokażę, chociaż tu może być ciemno, ale to nic, nie? Jakby Mati rozjaśni. Zamiast siedzieć tak i jechać, to on jechał tak. No generalnie mnie też tutaj boli w tym momencie. Krzysiek, a ty w ogóle dasz radę tam dojść? Dam. Ale na pewno, bo jak chcesz, to ja pójdę i poproszę ich o wózek. Bo jak chcesz, to ja pójdę. Ty możesz zostać, ja pójdę, ja za ciebie się wysikam, za ciebie się uleczę. Tak się kiedyś robiło, tak się mówiło, wysikasz się za mnie, ktoś się sikał i wam już się nie chciało sikać. Pójdzie jej strzykną strzykawkę w dupę, nie, i on uzdrowieje. Ej, Krzysiek, no przecież widzę, że cię boli. Słuchaj, może ja pójdę i poproszę ich o pomoc. Naprawdę nie trzeba. Chciałbym ograniczyć liczbę wtajemniczonych. Sytuacja jest i tak dość krępująca. Może nie zastrzyk w dupę, ale może z tą dupą trafiłem, może tam jest coś, czego nie powinno być. Może to jest twórca filmiku One Man One Jar. Jak nigdy nie widzieliście, nie chcecie tego widzieć. Ja wiem, że wy macie 12 lat, mogło wam się to nie obić o uszy. Lepiej, żeby wam się na pewno nie obiło o oczy. Kurczę, no to moja wina, co? Zwariowałaś, co ci przyszło do głowy. No jak to była moja inicjatywa? No jak to była moja inicjatywa? Ja wiedziałem, że te strapony to nie był dobry pomysł. Gdybyś wzięła chociaż takiego mojego rozmiaru, a ty od razu nie, jak już... Nie wiem, czy to rakieta NASA nie była przypadkiem. Która z założenia nie była zła i na którą, jak wiesz, nigdy nie narzekałem. Przestań, bo nie jest mi teraz do śmiechu, naprawdę. Przestań, bo nie jest mi teraz do śmiechu, naprawdę. A mi akurat jest. Jeszcze nie wiem, co się dzieje, ale jak człowiekowi dzieje się krzywda, to mi jest do śmiechu. To jest moja praca, tak? Jak ja widzę, że w paradokumencie komuś się dzieje krzywda, tak mówię, ha, debil. Słuchaj, a ty myślisz, że ile cię tam potrzymają? Tego nie wiem, ale wiem, czego na pewno nie będę mógł robić w najbliższym czasie. Na pewno chodzi o dupę. Ona mu coś włożyła w dupę, 100%. Ale nie powinnam się śmiać. No daj spokój, ale obiecaj mi jedno, że nigdy nikomu tego nie powiesz. Na pewno nie nagram tego w pielęgniarkach, gdzie jesteś aktorem i na pewno nie będzie się za tobą to ciągnęło. Zwłaszcza, że komentuje to właśnie jakiś youtuberek. Nie będziemy nikomu mówić raczej, ja też nikomu nie powiem, tylko swoim widzom. Jakimś flagowym tematem zastępczym na wszelkich grillach czy innych imprezach. To ci mogę obiecać. Będę milczeć aż po grób. Zresztą to mnie też nie stawia w najlepszym świetle. No, zależy jak na to spojrzeć. Gdyby nie fakt, że to się dzieje naprawdę, nigdy bym w to nie uwierzył. Nie sądziłem w ogóle, że takie rzeczy są możliwe. Boże, to co ona ci w ten odbyt wsadziła? Ja zaczynam bać, że to tam cały mój kanał się zmieścił. Gówno to gówna ciągnie. Niestety boli jak cholera. A ja czuję się jak bohater jakiegoś kiepskiego dowcipu o studentach medycyny. Zatrzymasz jeszcze chwilę? Nie dam rady, zaraz się zesram! Słuchaj, może ja zaraz pójdę kogoś zawołać, poczekaj chwilę. Albo to usiądź tu. Wiesz co, tylko nie wiem za bardzo, czy powinniśmy iść na urologię, czy na chirurgię. Wszystko mi jedno. Do ginekologa! I tak jakoś tak wygląda jak p***uś. A dobrze, dobrze, poczekaj chwilę, poczekaj. O, dzień dobry, przepraszam, czy mogłaby nam pani pomóc? A o co chodzi? No taki mamy mały problem. Co się stało? Uraz. Uraz się stał, U7 jest taka kręgielnia nawet. Sam nie wiem, chyba tak to można nazwać. Proszę mi powiedzieć, co pana boli, ręka, noga? Kość ogonowa, tylko tak
środku. Proszę, musi pan mi powiedzieć, bo inaczej nie będę mogła panu pomóc. Przepraszam, ale proszę się nie gniewać, ale czy ja mógłbym rozmawiać z lekarzem? Z lekarzem? Uważa pan, że nie mam wystarczająco kwalifikacji, żeby się panem zająć? Nie, nie, nie o to chodzi. Jestem pewny, że jest pani świetną pielęgniarką, ale wolałbym rozmawiać z mężczyzną. No dobrze, zabiorę pana na SOR, no pewno znajdzie się jakiś mężczyzna. Pomogę panu. Trzymam. Dobra, już? Pani też jedzie? Pani też jedzie? Today we have a list of top 5 wheelchair. Numero 5. Wheelchair Humskare. Dawaj na kolanka, a co tam? No niestety drugiego miejsca mi nie zamontowali. Ja mówiłam, że dwuosobowe chcę, ale dali mi tylko jedną osobówkę. No musi pani na kolanka, inaczej sobie nie poradzimy. Jak chce pani jechać, to zapraszam. Ewentualnie do bagażnika. To jest moja żona. Różne rzeczy się w życiu robiło i w różnych sytuacjach bywało, ale jeszcze nigdy nie czułem się tak zażenowany. Jak sobie pomyślałem, że miałbym wyjaśnić wszystko tej pielęgniarce, kobiecie. Jak sobie tylko myślę, że miałbym coś wytłumaczyć kobiecie, no mi też się odechciewa, ja rozumiem twój ból. Women. To chciałem uciec ze szpitala i nigdy tu więcej nie wracać. Dzień dobry. Lucynka, nie wierzę. Kurwa, Lucynka! Ja jej nigdy w życiu nie widziałem w pielęgniarkach. Kim jesteś, Lucynka? Cześć, Danusia, miło cię widzieć. O, naprawdę ty? Wróciłaś, czy tylko przyszłaś odwiedzić stare progi? Wróciłam. Właśnie wyszłam od Julii, to ustaliłyśmy wszystkie szczegóły. Super, to kiedy zaczynasz? A, przyszłam tylko po rzeczy. Kubek zostawiłam 10 lat temu. Dziś jeszcze muszę tylko zejść na dół po swój fartuch i identyfikator. Ale czemu ty nic nie powiedziałaś? Nie zadzwoniłaś? Nie mamy nawet tortu na twoje przywitanie? Bardzo dobrze. Nie ma się nad czym rozwodzić. Nie było mnie, ale już jestem. Wszystko w porządku? W porządku. Jak nie chcesz, to wiesz, nie musisz mówić. Jak nie chcesz, to wiesz, nie musisz mówić. Jak nie chcesz, to nie musisz mówić. My i tak nic nie wiemy, więc co to zmienia? Co to zmienia, czy powiesz, czy nie? Jak powiesz, to tylko się dowiemy, o co chodzi, ale jak nie powiesz, to nic nie musisz mówić. Nie, jak nie chcesz, to nie musisz mówić. Lepiej, żebyśmy widzieli wątek, w którym nie wiemy, o co chodzi, nie? No przecież, bo przecież każdy ogląda Pielęgniarki od pierwszego odcinka. Pielęgniarki to jest taki serial na Netflixie, że się włączasz i śledzisz odcinek po odcinku, sezon po sezonie. Mówisz, o nie, Lucynka odchodzi, a potem Lucynka wraca, a potem Lucynka umiera. Nie będę wam spoilerował. Ostatni rok nie był dla mnie łatwy. Ostatni rok nie był dla mnie łatwy. Żeby tylko dla ciebie. Nie ma czasu na narzekanie, koleżanko droga. Tu trzeba robić hajs, trzeba robić content. Trzeba wyciągnąć z dupy coś tam, co włożył sobie kolega. Z pielęgniarki stałam się pacjentem. Było ciężko, ale udało mi się. Wracam do życia i do pracy. Martwych wstała! Ona była pacjentem i wróciła do życia! Cuda się zdarzają! Chyba zacznę wierzyć w Boga normalnie. Albo w Lucynkę, może w świętą Lucynkę muszę. Tak się stęskniłyśmy za tobą. Ja za wami też. Wiesz co, musimy się koniecznie umówić na jakąś kawę. Wszystko mi opowiesz, żebym nie miała poczucia, jakbym już całkiem wyszła z obiegu. Kawa swoją drogą, ale krótkie podsumowanie to mogę ci zrobić od razu. Krótkie podsumowanie, szpital istnieje. No to w sumie koniec podsumowania. To miało być krótkie, tak? To, że Julita świata nie widzi poza tą swoją Karolinką, ale nawet nie zdążyła mi zdjęcia pokazać, bo od razu musiała pędzić na oddział. No tak, zacznijmy od Ewy. Pamiętasz Huberta? Zacznijmy od Ewy! Co z tą Ewą? Co z tą Ewą? Pamiętasz Huberta? To taki Tomek poszedł kiedyś do Alicji i tam była Zosia. Mieliśmy zacząć od kogo innego. No i u tej Angeliki. Był Michał, który razem z Maćkiem potem poszli do Andrzeja. I rozumiesz to, ale ja nie wiem, co tam się stało, nie? Ale Zbyszu potem, jak dotknął Wacka. Wacek to imię, nie śmiej się. Dobra, wiem już, co słychać u Reszty. A ty wyszłaś za mąż, Danusia. Stara plakietka, znasz Julitę. Wiesz, co będzie, jak się dowie? No wiem, ale nie mogę się przyzwyczaić do nowego nazwiska. Tak, wyszłam za mąż i jestem w ciąży. Co? Co? W ciąży? Pojebało cię, w ciąży mi tutaj będziesz chodzić. Koniec rodzina dzieci, nie można już rodzić dzieci. Już jest limit osiągnięty przez świat. Chcesz na sam koniec? Dziewczyno, gratuluję, który to tydzień? Dziękuję. Kurwa, dopiero wczoraj jestem. Smy. I co, cieszysz się?
Cieszę się, choć myślę... Cieszę się, chociaż lepiej by było, jakby dziecka nie było. Wolałabym być w ciąży spożywczej, przynajmniej bym mogła dużo jeść. Znaczy teraz też mogę, bo co zjem, to ten mój mały tasiemiec w brzuszku i tak spierdala, ale to nie to samo, nie to samo. Może mam trochę jeszcze czasu, ale już pomalutku zaczynam się przyzwyczajać do myśli, że na najbliższe 18 lat czeka mnie areszt domowy. Nie będzie aż tak źle. Może od czasu do czasu wyjdziesz na przepustkę. Wstępne badanie na SOR-ze wykazało, że Krzysztof doznał złamania prącia. To jednak nie dupa, on złamał fiuta, to jakby... Aż mnie to zabolało trochę! Przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w trybie pilnym. Mężczyzna został przyjęty do szpitala. Co to właściwie za zabieg? Replikacja fiuta, nie? Odcinamy tego, co mał, stawiamy nowego, taki napasek będzie. Urolodzy muszą usunąć krwiaka, a potem zeszyć ciało jamiste. Ja nie mogę to słuchać. Jak ona powiedziała usunąć krwiaka i zeszyć ciało. Faceci, zatkajcie uszy, bo ja na przykład mówiąc to, co zaraz będę mówił, to mnie boli, więc jeżeli jesteś mężczyzną, który ogląda ten film, zatkaj uszy. Wytłumaczę dla dziewczyn. Wyobraźcie sobie, że macie fiuta. Ja wiem, że to już dużo jest akurat do wyobrażania. I go łamiecie tam u góry i macie krwiaka, którego trzeba odciąć, a potem zszyć wam kutasa. Chcielibyście mieć szytą cipę, no. Chyba, że doszło do uszkodzenia cewki, wtedy trzeba będzie ją zrekonstruować. Jezu, litości. Złamanie prącia jest w istocie przerwaniem błony białowej ciała jamistego podczas erekcji. To bardzo rzadka forma urazu penisa, towarzyszy jej silny ból. A mnie boli penis jak stoi! To ja sobie nie chcę wyobrażać, co by się działo, jakbym go złamał. Gięcie oraz trzask pękających naczyń, stąd określenie złamanie. A na kiedy jest planowane? Wie pani, jak to jest z naszym NFZ? Tak, za 3 lata mniej więcej. Gramy pana na blok. W tym przypadku czas jest szczególnie ważny. Jeśli nie chcemy, żeby doszło do pogorszenia sprawności seksualnej. Proszę, czy możemy sobie oszczędzić tych wszystkich szczegółów? Też bym chciał sobie oszczędzić szczegółów. Mnie do teraz boli. No jak on sobie złamał fiuta? Krzysiu, to ostatnie pytanie, dobrze? Obiecuję. A co potem, jak długo będzie musiał zostać w szpitalu? To znaczy, to w zależności od tego, jak szybko pan Krzysztof będzie dochodził do zdrowia, ale... Dochodził do zdrowia, rozumiesz? Będzie miał leczonego kutasa, będzie dochodził do zdrowia. Dobra, gra słów. Widz profcia. Co to znaczy dochodzić? Inny widz profcia. Dochodzić to znaczy, że jak gdzieś idziemy i jesteśmy blisko, to oznaka, iż dochodzimy dokądś. Dochodzić u mężczyzn moment tuż przed spuszczeniem. A potem czeka pana dalsze leczenie urologiczne w poradni. A kiedy... No dzięki leczeniu operacyjnemu większość pacjentów dochodzi do pełnej sprawności. Chociaż u niektórych mogą utrzymać się pewne dolegliwości. Pewne? Panie Krzysztofie, proszę być dobrej myśli. Jak on ma być dobrej myśli, jak on złamał chuja? Nie da się być dobrej myśli, jak złamiesz prącie! To jest najgorszy dzień w moim życiu. Jeśli będzie taka potrzeba... Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba! Mati, dokończ piosenkę. Typy chcą mnie zabić, ale chuj z nimi! Pochowane pary kafli! Parę stów w Biblii! Jeśli pani wierzy, dla każdego faceta taka sytuacja jest nie dość, że cholernie intymna, to jeszcze śmiertelnie poważna. Wszystko będzie dobrze, nie martw się. Krzysztof, dostałam twoją wiadomość, co się stało? Jakby przyszła kochanka, od razu się dobiera do fiuta. Penis! Przyznaję, że w tym momencie trochę się pogubiłam. Z jednej strony żona, a przynajmniej kobieta, którą przedstawił w ten sposób, a z drugiej siostra raczej nie, partnerka. No to nie moja sprawa, jak sobie ludzie żyją, ale trochę mnie to zbiło z tropu. Uraz, kontuzja. Jaki uraz? To coś poważnego? Poważnego. Jakieś tam lekkie złamanie prącia, ale to raczej nic takiego. To za tydzień powinienem wyjść. Nie lubię spotkań z Weroniką. Może jak partnerka Krzysztof? Ja się nie dziwię, że ona mu chuja złamała. Nie ma na nie specjalnej ochoty, więc nie są zbyt częste. Ale i tak za każdym razem mam ochotę zapaść się pod ziemię. W dodatku mam powód. W końcu to ja odebrałam jej męża. Dlaczego zatrzymali cię w szpitalu? Uszkodziłem sobie... No wiesz... To w ogóle możliwe? Łapiesz, łamiesz! Bardzo cię boli. Jak to się w ogóle stało? Uderzyłeś się? Tak, no normalnie szedłem i kurwa w drzwi zajebałem fiuta, tak 3 razy! Wpadłem na krzesło, na stół.
Na kant. Na sufit, kurwa, na lampę. Nie wiem, gdzieś tam wpadłem na pewno. W końcu na stół czy na krzesło? Bo ja już nic nie rozumiem. A Krzysiu, to może lepiej będzie, jak ja wytłumaczę Joli. To trochę moja wina, bo poprosiłam Krzysztofa, żeby mi pomógł i zdjął walizkę z Pawlacza. I zdjął mi spodnie, potem chciał... Tak, ale nie trafił. Nie będę tłumaczył dokładnie, niech ona jedną wytłumaczy. No tylko zapomniałam, że napakowałam tam mnóstwo książek i Krzysztof stracił równowagę i spadł z krzesła. Chyba muszę zacząć ćwiczyć. Nie mówiłeś, że mieliście się spotkać. A nie, nie, bo nie mieliśmy, to był przypadek. Mój prawnik zadzwonił i poprosił, żeby Krzysztof podpisał jeszcze jeden papier. Aha. Długo tu zostaniesz? A Krzysztof, skoro już nie jesteś sam, to pozwól, że ja pójdę na chwilę, napiję się. Idź! Nawet nie na chwilę, już możesz nie wracać. Kim ty jesteś w końcu? Bo ty jesteś żoną, ale to jest jego partnerka, czyli ty jesteś byłą żoną, a to jest jego teraz... Wypierdalaj! Owszem, tego rodzaju urazu można doznać na skutek silnego uderzenia, ale o ile wiem, pacjent nie miał żadnych śladów o tym świadczących. Wygląda to tak, jakby nie mówili sobie prawdy. No niestety, takie podejście często później komplikuje relacje. Komplikuje relacje. Jakie komplikuje relacje? Ta relacja już jest tak skomplikowana, że chciałem powiedzieć, chuj mnie to obchodzi, ale chuj jest złamany, więc... Przepraszam, pani Weroniko, nie chciałam wystraszyć. Mogę zająć chwilę? Tak, oczywiście. Na SOR-ze pan Krzysztof podał panią jako osobę kontaktową i zajrzałam do karty. No niestety nie mamy pani numeru telefonu. Możemy to teraz uzupełnić? Tak, tak, oczywiście. Okay. Ale wie pani co, chociaż to właściwie wolałabym, żebyście państwo wykreślili moje namiary i wpisali namiary Joli. To jest partnerka mojego męża. Partnerka? No, tak, bo my z Krzysztofem jesteśmy w separacji i czekamy na sprawę rozwodową. Przepraszam za ciekawość, ale jak na rozstające się małżeństwo, to są państwo naprawdę w dobrych relacjach. To... Nie są wcale w takich dobrych, ona mu złamała penisa, przypominam. W zdrowej relacji łamanie penisów nie jest normalne. To się rzadko zdarza. Wie pani, no rzeczywiście to się rzadko zdarza, ale może to dlatego, że ja nie lubię wywlekać takich starych brudów na wierzch. A poza tym z czasem emocje troszeczkę opadły. Rozstanie w przyjaźni? Nie znam czegoś takiego. Krzysztof zranił mnie tak bardzo, że jeszcze parę miesięcy temu... Zranił mnie tak bardzo, że... że on teraz leży na sorze, tak? Że ze złamanym fiutem. Rozerwać go na strzępy. Teraz już mi trochę przeszło, ale to nie znaczy, że mu wybaczyłam. 3 godziny później Krzysztof jest już po zabiegu usunięcia krwiaka. Ze względu na konieczność obserwacji uszkodzonego narządu, mężczyzna zostanie kilka dni w szpitalu. Dobrze, dziękuję. Do usłyszenia. Krzysiu, przecież nic się nie stanie, jak cię nie będzie parę dni w firmie. Świat się nie zawali. Świat może nie, ale moja pozycja w firmie nie wiadomo. Nie tylko pozycja w firmie. Powiem ci, że ogólnie może być trochę ciężej z pozycjami teraz. Mówiłeś, że to już końcówka tego projektu. No i właśnie dlatego powinienem tam być. Ja, a nie ktoś inny. Zaraz przywiozę ci laptopa, przepraszam, i zorganizujemy ci zdalne biuro na oddziale. Boże, wszystko będzie w porządku. Boże, dlaczego ty nic nie rozumiesz? To nie jest jakieś tam przedszkole, w którym cały dzień śpiewasz piosenki albo bawisz się w ciuciu babkę. Jesteś niesprawiedliwy. Moja praca to nie jest tylko zabawa. To jest poważna firma, a jeszcze poważniejszy kontrakt. Mój kontrakt. I to nie ja będę go podpisywał. Dlaczego taki jesteś? Jaki? Zły. Zły na mnie. Przecież w ogóle co się z nami dzieje? Nic się nie dzieje. Wiem, że mam rację. Że między mną a Krzyśkiem nie jest tak, jak było kiedyś. On ostatnio coraz mniej przypomina faceta, w którym się zakochałam. Nic? Myślisz, że ja jestem ślepa, że tego nie widzę? Ostatnio każda nasza rozmowa, każda jedna kończy się kłótnią. Bo on lubi BDSM, ty nie lubisz. I on to takie by powiedział nawet BDSM, które ma BDSM. To wszystko dlatego, że jestem w stresie. A chyba mam powód. To nie dzieje się teraz. To już po prostu od jakiegoś czasu widzę, że oddalasz się ode mnie z każdym krokiem. Nie wiem, uciekasz przede mną. Jola, okej. Przepraszam. No i wszystko załatwione. Jeszcze wpłać 1000 zł na cele charytatywne i wszystko z głowy. Nie? Wszystko ci wybaczę od razu. Wszystko przez ten stres. A do tego jeszcze ten szpital. Dopniemy ten kontrakt i wszystko wróci do normy. Wiesz, nie chcę ci robić przykrości, no bo już masz złamanego fiuta, więc jakby... Ale dopięcie kontraktu nie wyleczy ci penisa, rozumiesz? Jak dopniesz kontrakt, to nie zmieni nic z twoim fiutem. No uśmiechnij się. Proszę
Przepraszam, można? Chciałam zapytać, jak się czujesz. Jak się czujesz? Jak ma się czuć? Złamałaś mu penisa, jak on ma się czuć? Mogłabyś mi przynieść jakieś gazety? Teraz? No teraz, bo potem zamkną kiosk, a ja nie mam nic do czytania. Zaraz wracam. Ja też właściwie tylko na chwilę wpadłam. Chciałam dowiedzieć się, jak się czujesz i czy będziesz chciał ze mną w ogóle rozmawiać po tym wszystkim. Uprawiać jeszcze ostry seks. No zwykły to wiesz, jakby zwykły mnie nie interesuje. A z ostrym teraz nie wiadomo, może masz jakieś PTSD, będziesz miał po tym wydarzeniu, co tu się wydarzyło. Jakby nie ukrywajmy, na pewno nie spadłeś z krzesła. Chcę z tobą rozmawiać. Wiesz, nie uwierzysz, zważywszy na okoliczności. Ale dawno nie było mi tak dobrze. Mi też, ale... Wszyscy widzą, wszyscy... Już tam wykluczam nas, bo my i tak się domyślaliśmy, ale pielęgniarka teraz wie, że nie spadłeś z krzesła. Przepraszam. Można? Tak, tak, proszę. Chciałam sprawdzić opatrunek. Chciałam sprawdzić opatrunek. Chciałam sobie popatrzeć na twojego fiuta. Chce się sprawdzić opatrunek, tak, sprawdzić opatrunek. Ale jednocześnie znajdowała się w samym centrum gorącego romansu, o którym najwidoczniej obecna partnerka pana Krzysztofa nie miała pojęcia. Przepraszam, ma pani chwilę, bo chciałabym porozmawiać, bo tak jakoś głupio wyszło tam w sali. To nie jest moja sprawa. Owszem, ja rozumiem, ale ja mam do pani taką prośbę. Czy mogłaby pani nie mówić Joli, co zaszło? Pani Weroniko, to naprawdę nie jest moja sprawa i chyba będzie lepiej, jak na tym zakończymy tę rozmowę. Albo kurwa jej nie powiesz, albo tobie też złamie penisa. Nie masz penisa, ale twój mąż ma. A to co jego, to twoje także. Ja naprawdę nie chcę nikogo skrzywdzić. Ona jest seryjnym łamaczem penisów, ja bym uważał na siebie, w sensie na swojego partnera. No ja nie mam partnera, więc muszę uważać na siebie, rozumiesz? Wprawdzie ci ludzie nadal są małżeństwem i mogą próbować je odbudować, ale jednak pan Krzysztof ma nową partnerkę. I zdradza ją. Co z tego, że z własną żoną? Krzysztofa znam prawie całe swoje życie. Ta sama szkoła, ci sami znajomi. Parą byliśmy od drugiej klasy liceum bez przerwy. Ale jednak uznali państwo, że powinni się rozstać. No, uznali to trochę złe słowo. To znaczy? No, tak w skrócie to po paru latach małżeństwa Krzysztof doszedł do wniosku, że już mu nie wystarcza mi... Poszedł szukać szczęścia gdzie indziej. A później uznał, że jednak mu starczyłaś i teraz faceci są bardzo dziwnym gatunkiem. No, kiedy się dowiedziałam, to oczywiście rozmawiałam z nim. Powiedział mi, że to tylko raz. Mhm. I no i ja mu uwierzyłam. No, każda żona by uwierzyła. No, rozumiem, że to nie był tylko ten jeden raz. No, oczywiście, że nie. W pewnym momencie sama powiedziałam dość. Krzysztof przestał robić nawet głupie wymówki i sam się spakował, wyprowadził. No i zamieszkał z Jolą. Pani Weroniko, ja rozumiem decyzję o rozwodzie, ale... Ale nie rozumie pani, co robimy tu i teraz. Nie, tu i teraz to mnie nie interesuje. Co robiliście tam? Rząd złamał kurwa fiuta! A długo już się państwo tak spotykają? A w zasadzie kilka razy. Ale wie pani co? Kiedy to wszystko odeszło, ten balast cały zrzuciliśmy, nagle okazało się, że nadal potrafimy się razem śmiać, no i seks jest cudowny. Ale czy to znaczy, że decyzja o rozwodzie, że państwo już rezygnują z tego rozwodu? Nie, nie, nie. Nie. A pani chciałaby zrezygnować? No skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie myślałam o tym. A jednak skłamałam. Nie zrezygnowałam z rozwodu i doskonale wiem, co robię. Czemu tam wiszą klucze? To jest moje jedyne pytanie. Czemu tam wiszą klucze? Czemu na sali, gdzie przychodzą losowi ludzie, wiszą klucze? Kto tam, kurwa, powiesił klucze? Następnego dnia Weronika zjawiła się w szpitalu na prośbę partnerki swojego męża. To o czym chciałaś ze mną porozmawiać? Dlaczego zgodziłam się na to spotkanie? Żeby poczuć się lepiej, to oczywiste. W końcu teraz zamieniłyśmy się miejscami. I to ona jest tą zdradzaną. I w dodatku w ogóle nie zdaję sobie z tego sprawy. To niskie, wiem.
ale nic na to nie poradzę. Zapytam wprost. Czy ma pani romans z Krzyśkiem? Słucham? Czy ma pani romans z Krzyśkiem? Nie rozumiem, co ci przyszło do głowy. Przecież my się rozwodzimy. Nie spędzamy z sobą za dużo czasu. No tak, ale jeszcze się nie rozwiedliście. A ostatnio tego czasu jest tak coś jakby więcej. Nie jestem ślepa. Umiem dodać 2 do 2. Wiem! 5! Już od jakiegoś czasu podejrzewałam, że Krzysiek kogoś ma. A teraz jeszcze ten uraz. Może nie mam doktoratu z fizyki, ale czytać umiem i przeczytałam, w jaki sposób można sobie złamać... W jaki sposób można złamać chuja. Tak właśnie wpisałem na Google. Uprawiałem seks i nagle usłyszałem trzask. To była jedna z tych... Ała, dobra, jednak nie chcę tego czytać. Jedna z tych wyjątkowych chwil, nie? Ktoś to napisał, że to była jedna z wyjątkowych chwil, ty kurwa pojebie. Na pewno nie spadając z krzesła. Jola, uważam, że to bardzo zabawne, że to właśnie ty zadajesz mi to pytanie. Ale dobrze, odpowiem ci. Nie mam romansu z Krzyśkiem. W zasadzie dlaczego mam pani wierzyć? Poza tym to faktycznie zabawne. A jeszcze bardziej zabawne by było, jakby się okazało, że to prawda. Przykre, co? Szkoda, że nie zastanowiłaś się nad tym wtedy, kiedy zaczęłaś spotykać się z moim mężem. Na początku nie wiedziałam, że jest żonaty. Ale później się dowiedziałaś. I jakoś ci to nie przeszkadzało i brnęłaś w to nadal. Zakochałam się, co miałam robić? To nie jest żadne usprawiedliwienie. Zabrałaś mi męża. Zabrałaś mi męża. To jakby nie patrzeć, w sumie mąż sam sobie poszedł. Sama powiedziała zresztą, że spakował walizki i się wyprowadził, czyli nie zabrała, bo nawet po niego nie przyjechała, tylko sam pojechał. Wiem, że jeżeli się okaże, że Krzysiek ma romans, tak jak podejrzewasz, to już wkrótce dowiesz się, jak to jest. I uwierz mi, nie będzie to przyjemne uczucie. Oczywiście, że mogłam jej powiedzieć, tak, mamy romans, tak, jest nam cudownie, bój się, bo możesz go stracić. Ale nie zrobiłam tego. Nie opłacało się. W momencie, kiedy on ma złamane prącie, nie do końca opłacają się takie praktyki. Pani Danusiu! Co się stało, pani Mieczysławie? Boli! No kurwa, bo złamałeś, to boli! Po co po pijaku jechałeś na tym rowerze? Wiem, zaraz przyniosę panu coś przeciwbólowego, powinno pomóc. I zaszkodzić. Słucham? Takie leki mają dużo działań niepożądanych. Mogą uszkodzić nerki, wątrobę, spowodować krwawienie. I uszkodzić mózg? Widać to szczególnie po tobie. Prawem bierze pani udział w tej rozmowie. Takim, że uważam, że pacjenci w polskich szpitalach powinni wiedzieć, że metoda leczenia środkami przeciwbólowymi to nie jedyna metoda. Faktycznie, lepiej położyć sobie na czole kilka kamieni, zaparzyć żółka, poczarować chwilę i głowa przestaje boleć magicznie. Odkąd pamiętam, leczę się środkami przeciwbólowymi. Zawsze jak mnie boli głowa, to wjeżdżają jakieś leki przeciwbólowe i zawsze mi to pomaga. Czy z tego powodu jestem jakiś martwy, mam jakieś problemy? No nie. Ja rozumiem, że panu to pomaga, ale są inne sposoby. Na przykład akupunktura. W sensie, ja nie neguję działania akupunktury. Jak najbardziej zgadzam się z faktem, że akupunktura działa. Tak samo jak takie maty z kolcami plastikowymi też działają, bo sam używam po dzień dzisiejszy takiej maty. Ale to nie znaczy, że jest to lepsze rozwiązanie niż lek przeciwbólowy. Jeżeli ktoś potrzebuje natychmiastowej ulgi. Ja mam często tak, że boli mnie głowa i jak mnie boli głowa, to nie jestem w stanie pracować. I jak ja sobie poleżę na macie, to wcale aż tak nie działa. I nie mam też czasu jechać na akupunkturę nagle. Więc biorę szybko opakowanie, głowa przestaje boleć i mogę pracować. Potrafisz działać cuda. Naprawdę? Naprawdę. Znajomy cierpiał na potworne migreny. Leki to łykał garściami. Igły sprawiły, że ból stał się na tyle lekki, że mógł zrezygnować z całej tej chwili. Nieprawdopodobne. Go boli ręka, bo on złamał rękę. Go nie boli głowa, nie boli brzuch, nie bolą nogi. Go boli kurwa ręka, którą ma złamaną. Co mu na to da akupunktura? Panie Mieczysławie, ale nie ma możliwości, żeby oficjalnie stosować akupunkturę w szpitalu. Szkoda. Myślałem, że zacznę przysypiać nocy. Dam panu namiar do dobrego specjalisty. Dosyć. Proszę, żeby pani się nie wtrącała w kwestie medyczne, bo to jest zadanie personelu. Personelu? Tak, personelu. Dyplomowanego. Ona przyszła do szpitala, żeby pouczać inne pielęgniarki. Mówi, nie! Akupunktura, żadne leki. Panie profesorze, on ma raka. Ja wiem, co go uleczy. Akupunktura! Teraz panu przyniosę lekarstwa. Proszę, żeby pan wracał do sali. A panią proszę, żeby pani się nie wtrącała w nie swoje sprawy. O, jesteś sam? Pan Waldek pojechał na badania.
Nie sądziłem, że jeszcze przyjdziesz do szpitala. No wiesz, ze względu na Jolę. Też tak myślałam, ale to właśnie ona prosiła mnie o rozmowę. Jola? Z tobą? Po co? Krzysiek. Ona wie o nas. A przynajmniej domyśla się, że masz jakiś romans. Tylko nie wie z kim. A ja jestem główną podejrzaną. Ale nie rozumiem, jak? Skąd? Skąd? Gwiazdy zesłały informacje. Ja też nie wiem, nie znam Lora całego odcinku. Spotykaliśmy się tylko u ciebie. Jak to możliwe? Tacy ostrożni, że wylądowałeś w szpitalu. Ze złamanym fiutem, przypominam. Bo to, że wylądował w szpitalu, to jeszcze pół biedy. Złamany fiut! To jest największy problem. Co my w ogóle robimy? Co to jest za sytuacja? No nie wiem. Wiesz, ja zastanawiałam się nad tym wszystkim i zadałam sobie pytanie, że może popełniamy błąd. Romansując? Nie, rozstając się. Ta separacja dobrze nam zrobiła i tak wydaje mi się, że dzięki niej zbliżyliśmy się do siebie. Ale przecież mówiłaś, że nigdy mi nie wybaczysz. Tak. A zaraz potem wylądowałam z tobą w łóżku. Jestem mistrzem konsekwencji. Nie ma za dużo co mówić akurat tutaj. Mogę na przykład kichnąć. Proszę bardzo, kicham na zawołanie, jak chcecie. Co jeśli popełniliśmy błąd, który teraz możemy naprawić? Znam Krzyśka i wiem, co teraz czuję. Zasiałam w nim wątpliwość. Mam nadzieję, że będzie się czuł tak jak ja, kiedy odkryłam, że mnie zdradza. Że pęknie mu serce. Pani Jolu. Tak? O Boże, przepraszam, zamyśliłam się. Zamyśliłaś? Tam spałaś. To był sposób na sen bez spania. Jakbyś miała Apple Watcha, to on by ci uznał, że jesteś w trasie. Chciałam zapytać, czy wszystko w porządku, bo nie wygląda pani najlepiej. Tak, chyba tak. Po prostu jestem trochę zmęczona. Coś mi się wydaje, że to nie jest tylko kwestia zmęczenia, prawda? Przejmuje się pani moim samopoczuciem? No jest pani blada. Po prostu, dlaczego bym miała tego nie robić? Choćby dlatego, że to ja tu jestem tym złym potworem i w ogóle kochanką, która niszczy małżeństwo. To nie mnie oceniać. Ale wina nigdy nie leży tylko po jednej stronie, a na pewno nie tylko po stronie tej złej. To nie tak, że nie miałam wyrzutów sumienia. Mhm. Przepraszam, czy tam z tyłu, tam widzicie z tyłu tą parkę, nie? Czy to przypadkiem nie jest pielęgniarka z jakimś pacjentem? Bo to nie wygląda jak normalna dziewczyna, ona ma jakiś taki fartuszek jak pielęgniarka, rozumiecie? Może nie taki niebieski jak ta tutaj, ale tam, no to jest podejrzana sprawa bardzo. Ale nie przeszkadzało to pani taki układ, w którym jest pani zawsze na drugim planie? Nie było to spełnieniem moich marzeń, ale Krzysiek nim był, więc po prostu zgodziłam się na to, co miał mi do zaoferowania. Mhm. Niczego nie żądałam. Czyli czego? Nie prosiłam, żeby zostawił żonę. Byłam. Czekałam. A on odszedł od niej i przyszedł do mnie. No więc dlaczego się pani martwi? Bo mam wrażenie, że teraz dzieje się to samo, tylko ja jestem na innej pozycji. Dobrze się pani czuje? Pani Jolu. Muszę do łazienki. Jest w ciąży. Skąd wiem? Chcę jej się wymiotować. Moje simy też zawsze wymiotowały, jak były w ciąży. Jak nie słyszałem tej muzyczki, bo tam na przykład coś akurat robiłem, wrzucałem simy do łóżka, one tam robiły barabara. Nie, postara się o dziecko. I tam zawsze muzyczka taka była, jak się udawało zrobić dziecko, to ja czasami nie patrzyłem na to, czy jest muzyczka. I potem moja simka zaczynała wymiotować. Ja mówiłem, o! Jest dzidziuś! Pora skakać ze schodów. Mimo wszystko żal mi tej dziewczyny. Nie wiem, czy zdaję sobie sprawę ze swojej sytuacji i z tego, co dzieje się za jej plecami, ale widzę, że coś ją dręczy, że się martwi. Boże, tak ją oświetlili, że ona wygląda jak jakiś anioł zesłany dla nas. Dziękuję, że nam dałeś tą pielęgniarkę, nawet nie wiem, jak się nazywa. Chyba coś pani zaszkodziło. To dziecko mi zaszkodziło. Coś rozkruczowego. Bo wolałabym test ciążowy. Myśli pani... W mojej sytuacji wolałabym, żeby to było tylko wdychanie na zimne. Ale chyba lepiej będzie, jeśli go zrobię. I pani, co na dole jest apteka, a to ja zaprowadzę panią. Jeżeli to prawda, jeżeli jestem w ciąży, to... Byłaby najgorsza wiadomość w moim życiu. No to szykuj się na najgorszą wiadomość w twoim życiu. Ja nie spoileruję, nie wiem, czy jest w ciąży. Ale szykuj się na najgorszą wiadomość w twoim życiu. Bardzo szybko zakochałam się w Krzyśku. Kiedy odszedł od żony, poczułam, że naprawdę chciałabym mieć z nim dziecko. Jeszcze niedawno skakałabym z radości, gdybym podejrzewała, że jestem w ciąży. Ale teraz
Modlę się, żeby to był fałszywy alarm. To już chyba wszystko. Chyba tak. A nie, nie, poczekaj. Wpisz jeszcze, że panu Mieczysławowi dałam dodatkową dawkę leku przeciwbólowego. Dobra. No właśnie, a propos pana Mieczysława. Ty wiesz, jak ja się... Wkurwiłam? Nie ma problemu, właśnie po to tu jestem, żeby wam pomagać wymawiać słowa, które wy nie możecie mówić na planie. Ja mogę mówić. Denerwowałam. Panem Mieciem? Przecież on jest łagodny jak baranek. Nie, nie panem Mieciem. Jakąś młodą siksą, która uznała za stosowne wtrącić swoje 3 grosze do tego, jak leczymy. To znaczy? To znaczy, że wdała się w dyskusję o cudach, jakie niesie ze sobą akupunktura i o szkodach, jakie mogą wyrządzić środki przeciwbólowe. Byłam na paru sesjach z igłami, no nie było tak źle. Ale Lucynka, mi nie o to chodzi. Ja też nie jestem przeciwko akupunkturze. Bo sama poleciłam ją Darkowi, jak miał problem z kręgosłupem. No to co cię tak zdenerwowało? Chodzi mi o to, że teraz każdy, kto ma dostęp do internetu i umie jako tako czytać ze zrozumieniem, myśli, że zna się na medycynie. Nie tylko na medycynie. Ludzie myślą, że znają się na wszystkim. Że są ekspertami w każdej dziedzinie świata. Tak to nie działa. To, że masz internet, to ci pozwala na dostęp do podstawowej wiedzy. W sensie, tam też się idzie znaleźć tą ekspercką wiedzę. Tą taką, wiecie, większą. Ale taką wiedzę się zdobywa też z doświadczeniem. To, że to przeczytasz, nie robi z ciebie eksperta. Bo to ma dużo ale często taka wiedza. Coś działa, ale coś tam. Coś tam działa, ale coś. Coś tam jest bardzo dużo ale w wiedzy eksperckiej. Rozumiem, że się zdenerwowałaś, ale w sumie nic takiego się nie stało. No, tym razem nie. Ale pomyśl sobie, jak przyjdzie kolejna jakaś mądra flądra i na przykład zaproponuje pacjentowi, żeby położył się na rozżarzonych węglach, bo mu wtedy pomoże. Masz rację, nie pomyślałam o tym. No, a pan Mieciu słuchał jak urzeczony. Zresztą mu się nie dziwię, bo teraz chwyciłby się każdego sposobu, żeby tylko przestało boleć. Spokojnie. Zareagowałaś, pani się odsunęła, już na pewno nigdy na siebie nie traficie, bo to tylko gość. A ty myślisz, że ona tylko jedna taka mądra? Nie, nie myślę, ale na tym polega urok naszej pracy. Są różni ludzie. Lepsi, gorsi. Wszystkich trzeba umieć znosić. Oczywiście, że są lepsi, gorsi. W sensie, jest lepszy, ja i gorsi. Wszyscy pozostali ludzie na planecie. Lepiej, żeby w najbliższym czasie nie trafił mi się nikt ze swoimi mądrymi radami, bo... No. Pogryzę, no. Kobieta. Co? Ciąży. O, ty byś się zdziwiła, jak Locha broni swoich. Gryzie jak mało kto. Jola? Co się dzieje? Mój partner ma złamanego fiuta. Ja jestem w ciąży i jeszcze do tego on ma romans z tobą. Czy może być gorsze kombo? Brakuje tylko, żebym była trendowata. Sama siebie też bym nie lubiła na pewnym miejscu. Już nie wiem, co ja mam robić. No ale spokojnie, najpierw powiedz mi, co się stało. Jestem w ciąży. Z Krzyśkiem. No, cholera, nie przewidziałam tego. Nie tak to miało wyglądać. I co ja mam teraz zrobić? Cały mój plan przestał być teraz już zabawny. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Gratuluję? Chyba bardziej współczuję. Krzysiek był żonaty, jak go poznałam. Wiem, że nie byłam pierwsza ani jedyna. No, nie byłaś. Ale on teraz robi to samo. Ma kogoś i tylko nie wiem, czy to jest coś poważnego, czy jakaś jednorazowa przygoda i znowu się nie mógł powstrzymać. Z czego się pani śmieje? Skłamałabym, mówiąc, że nie czuję satysfakcji. Oto zdradzana żona doprowadza do płaczu swoją rywalkę. Oczywiście, że czuję zadowolenie, ale zaczynam też czuć coś innego. Zaczynam jej współczuć. Ona jest w ciąży! O! Czemu wy go po prostu nie zabijecie? Czy oni nie mają swoich własnych domów w tych pielęgniarkach? Czy ona nie może pojechać do domu, zdrzemnąć się te 8 godzin i wrócić? Chłop tylko złamał fiuta! Nie musisz przy nim być 24/7! Najpierw ona zraniła mnie, potem ja zraniłam ją, a na końcu ona wypłakała mi się w rękaw. Ale już wie o pani i o panu Krzysztofie? Nie, nie, nie sądzę. Chociaż miała takie podejrzenia. Ale to już jest nieważne. Nieważne, bo ja zdałam sobie sprawę, że to po prostu nie ma sensu i już to już koniec. No ale myślałam, że pani chce spróbować odzyskać męża. Ja też tak myślałam, ale zdałam sobie sprawę, że Jola kocha mojego męża tak jak ja go kiedyś kochałam i mnie już nie ma w tym rozdaniu.
No i co teraz będzie? Też chciałbym wiedzieć, co teraz będzie, bo tak przedłużacie, co przedłużacie. Co z jego fiutem? Wyzdrowiał, nie wyzdrowiał? Nie ma Joli? Nie. Nie wiem, gdzie jest. Nie odbiera telefonu. Nie rozmawiała z tobą? Nie. Nie mam zamiaru mówić Krzyśkowi, że Jola jest w ciąży. To ich życie i ich sprawa. Ja przyszłam tu po to, żeby zakończyć moją. Definitywnie i na zawsze. Ten romans, czy jakkolwiek tego nie nazwać, co jest między nami, to pomyłka. Pomyłka, pomyłka. Pomyłka, pomyłka. Ja żadnej fotowoltaiki nie zamawiałem. Ho, ho, ho. Niepotrzebnie daliśmy się ponieść emocjom, a to był tylko seks i nic więcej. No i co teraz? Nic. Wszystko będzie tak samo, tylko nie będziemy ze sobą sypiać. W zasadzie to powinnam jej nienawidzić. Joli? Tak było na początku, ale wiesz, to dobra dziewczyna. I cię kocha. Także następnym razem, jak będziesz chciał z kimś pójść do łóżka, to się zastanów. Czemu wszyscy w tych pierdolonych paradokumentach zamykają laptopa, jakby to było, kurwa, nie wiem, pudełko od kanapek? Rozumiecie, że laptopa nie możesz wziąć i rozpierdolę, kurwa, kupimy nowy! Masz romans, wiem o tym. A ty znowu zaczynasz. Nie zaprzeczaj, bo to i tak nic nie zmieni, a to, co zrobiłeś, to było po prostu dla mnie jak cios w twarz. I najchętniej bym odeszła i nigdy w życiu więcej nie widziała cię na oczy, ale jestem w ciąży. Słucham? Jestem w ciąży. Z tobą. Uważam, że powinieneś to wiedzieć. Jola... Urodzę to dziecko, czy ci się to podoba, czy nie. I nie mogę ci zabronić kontaktu z nim, ale ja nie mam ochoty więcej cię widzieć na oczy. Jola, poczekaj, to... To jest wspaniałe. Cud nad Wisłą. No nie, no tam nie wiem, czy pielęgniarki są nad Wisłą akurat. Chociaż Wisła to płynie przez pół Polski, więc może. O, przepraszam. To ja przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Wiecie, ja przepraszam. Nie wiem za co, za wszystko, kurwa, przepraszam, widzowie. Przepraszam, że w ogóle się męczycie. Nie chciałam tego mówić ani jej, ani Krzyśkowi. Miałam zrealizować swój plan i odejść. Ale patrząc na tę dziewczynę, zdałam sobie sprawę, że mój plan nie miał sensu. Nic nie zmieniał w moim życiu. Nic mi nie dawał. A w ich życiu zmieniał wszystko. To ja uwiodłam Krzyśka. Pani? Tak, ja. Ale przecież rozmawiałyśmy o tym. Przecież mówiłam pani, że myślę, że on kogoś ma i że to pani. I pani zaprzeczyła. Ludzie czasami kłamią, tak jest życie. Kłamałam cię. Dlaczego? Jakie to ma znaczenie? Zresztą... Nie rozumiesz chyba. Po prostu nie mogłam się pogodzić z tym, że wy tyle czasu jesteście razem i że on wybrał ciebie nie przez przypadek. I myśli pani, że to ma mi pomóc, że poczuję się od tego lepiej? Wiem, że nie, ale chciałabym, żebyś wiedziała, że Krzysiek nikogo nie szukał. To ja zastawiłam na niego pułapkę, a on się dał złapać, jak facet. To już nie ma żadnego znaczenia. Do widzenia. Czy on ten telefon trzyma na odwrót? Czy on po prostu ma jakiś zjebany telefon? Wiem, że jesteś zła, masz prawo. Ale proszę cię, przyjdź do szpitala. Musimy porozmawiać. Po co tu przyszłaś? Zaraz będziesz kuć pacjentów po plecach? Jak już igłę wzięła i o, ja pana ukuję, tutaj nie boli głowa, tu nie bolą plecy, a tu z własnej przyjemności. Przepraszam, co pani tu robi? To jest pokój dla personelu. Ja wiem, co to za pokój. Nie widać po tobie, że ty wiesz cokolwiek, tak szczerze mówiąc. Nie chcę hejtować po wyglądzie, ale właśnie to robię. Dagmara, przepraszam, musiałam odpowiedzieć na parę pytań dręczących pana spod siódemki. Przepraszam, to nie rozumiem, wy się znacie? Dagmara Kornacka, nasza nowa koleżanka. Jutra miała ją wprowadzić, ale miała jakieś papierkowe urwanie głowy. Dagmara Kornacka, my się już chyba znamy. Naprawdę? To część oficjalną uważa za zamkniętą. Oni zatrudnili pielęgniarkę, która powie nie, leki, nie, akupunktura, tak. Nie będę pana leczyć, pan musi wyjść ze szpitala i iść na akupunkturę, to jest najlepszy sposób leczniczy. To znaczy wieczorek. Mam nadzieję, że będziemy miały okazję się bliżej poznać, ale teraz muszę lecieć, mam mieszkanie do oglądania. Okazja blisko szpitala. Mieszkanie blisko szpitala to jest faktycznie okazja, jeżeli ktoś nie ma mózgu i cały czas sobie coś robi. Miła dziewczyna. No, na mój gust trochę zbyt szalona, ale przyda nam się tutaj trochę świeżej krwi, co? Wiesz, kto to jest?
Dagmara, nowa pielęgniarka. Tak, i ta sama dziewczyna, z którą spięłam się na korytarzu ostatnio. Miłośniczka akupunktury i wtrącania się w nie swoje sprawy. Kurczę, nie wiedziałam. Ale ona naprawdę zrobiła na mnie miłe wrażenie. No, ale na mnie nie i... Coś mi się wydaje, Lucynka, że tym razem się nie mylę. Nie jestem konfliktowa, choć nigdy nie bałam się wyrazić własnego zdania. Lubię ludzi, oni lubią mnie. Chyba. Ja lubię, ja polubiłem. Pierwszy raz widzę tą panią w pielęgniarkach i polubiłem. Bardzo spoko pani ta. Chyba moja ulubiona pani w pielęgniarkach. Na razie taka wiedzę przesyła, nie? Na przykład wiem, że prącie można załać tylko podczas seksu. Ale tej dziewczyny nie polubiłam i raczej nie polubię. Ja nie wiem, jak ułoży się nam nasza współpraca, ale nie wróżę jej najlepiej. Usiądź. Postoję. Ja też! Już i tak stoję od godziny i komentuję, także nic się nie zmieni. Już mogę postać te kolejne 20 minut. Tak, miałem romans. Pogubiłem się, ale już się odnalazłem, już wiem. Co wiesz? Wiem, że chcę być z tobą i z naszym dzieckiem. Proszę cię, nie rozśmieszaj mnie. Ja też nie rozśmieszam, z końca ci gada! Ze śmiechu nie wyciągnę, jak rozśmieszanie! No to wcale nie był sztuczny śmiech, nie, ja się tak śmieję naprawdę. Wcale nie było sztuczne, rozumiesz? Rozumiesz? I rozumiesz, co to jest teraz? Słówko w środku odcinka, bardziej pod koniec odcinka niż w środku, ale słówko to słówko, tak? Specjalnie czekałem tak długo, żebyście obejrzeli do końca, nie? Jak najwięcej reklam, aż najwięcej pieniędzy, tak ma być. Także słówko w środku odcinka. Jakiś czas temu się bardzo śmialiśmy w komentarzach z żartu o pobieraniu. Znowu się pośmieję, napiszcie ha, 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 nie rozśmieszaj mnie. Nie w każdym z nas zapanuje radość i szczęście w tym momencie. Wszyscy zacznijmy się śmiać. To był strasznie dziwny śmiech. Tak się nie śmiejcie w komentarzach, tylko śmiejcie się normalnie. Może nie chcesz źle, ale działasz pod wpływem emocji, pod wpływem informacji o ciąży, a nie... Nie masz racji. Zakochałem się w tobie. Dla ciebie zakończyłem moje małżeństwo. Jola... Proszę cię... Daj mi jeszcze jedną szansę, a udowodnię ci to. Nie wiedziałam, że jeszcze pani tu jest. A jakoś nie chciało mi się wracać do pustego domu. A przyjdzie pani jutro? Ani jutro, ani pojutrze. Dopiero po pojutrze. Jakby jutro i pojutrze mam pracę. Ostatnie dwa dni spędziłam na klatce w szpitalu śpiąc, więc teraz muszę nadrobić trochę w pracy. Ale później wrócę, jakby spoko. Nie musi pani tęsknić. Ten romans był naprawdę, ale nie był prawdziwy. Nie bardzo rozumiem. Aj, pani Danusiu, niech się pani nie gniewa, ale chyba bym wolała, żeby tak właśnie zostało. No. Na mnie już czas. Pójdę sobie szukać swojego szczęścia gdzie indziej. Do widzenia. Do widzenia. Rozprawa rozwodowa Weroniki i Krzyśka odbyła się miesiąc później. Małżonkowie rozstali się za porozumieniem stron, a od czasu rozwodu mają jedynie sporadyczny kontakt. 8 miesięcy później Joli i Krzyśkowi urodził się syn. Szczęśliwi rodzice planują ślub. Taki happy end połączony z takim złym jednak endem. Zły to był ten odcinek. Nara, nara, widzowie.